Witaj w 8 odcinku Pozytywnej Akademii Językowej. Tak wielu z Was prosiło mnie o wyjaśnienie strony biernej, że zdecydowałam się przesunąć ten temat na samą górę mojej listy zagadnień, które będą tematem moich filmów. Cieszę się, że udało mi się przygotować tę lekcję. Subskrybuj więc mój kanał, wciśnij dzwonek i zabierajmy się do roboty. Uczniowie często pytają mnie, po co się uczyć strony biernej, skoro w języku polskim rzadko jej się używa. Czy jest ona w ogóle potrzebna? Jest potrzebna i w dodatku jest często używana. Do końca tej lekcji będziesz wiedział, kiedy jej używać, jak to poprawnie robić, a na końcu będę miała dla Ciebie krótkie ćwiczenie właśnie z zastosowaniem passive voice, czyli strony biernej. Zapytam Cię więc, kiedy używać strony biernej? Czy tylko w formalnym, oficjalnym stylu, w mailach i esejach? Nie tylko. Powiem Ci teraz coś, co być może Cię zaskoczy. Strony biernej używa się także w języku codziennym. A kiedy? Na przykład wtedy, kiedy nie wiesz albo nie chcesz powiedzieć, kto coś zrobił. Mówiąc na przykład, to ostatnie ciastko zostało zjedzone, ale nie dodajesz przez kogo. Strony biernej użyjesz też wtedy, kiedy ważne jest, co zostało zrobione, a nie kto to zrobił. Tak jak na przykład w zdaniu, mail został wysłany już wczoraj, paczka została odebrana. Nie koncentrujemy się na tym, kto to zrobił, ale na fakcie, że coś zostało zrobione. Strony biernej używamy także, jak już wspominałam, w stylu formalnym, w esejach, w listach oficjalnych, na przykład z reklamacją, w liście motywacyjnym, na przykład gdy się ubiegasz o pracę. No i oczywiście będziemy jej potrzebowali na wszystkich egzaminach z angielskiego. Począwszy od egzaminu ósmoklasisty, poprzez maturę, egzamin B2, a nawet FCA. Przejdźmy teraz do tego, jak należy tworzyć stronę bierną. Aby ułatwić Ci zrozumienie tego, co z reguły sprawia najwięcej problemów, zacznę od wyjaśnienia, że w języku polskim i angielskim mamy stronę czynną i stronę bierną. Ze stroną czynną spotykasz się od samego początku, kiedy tworzysz nawet najprostsze zdania. Jak na przykład, jem teraz obiad, kupię jutro chleb, czy zrobiłem zadanie domowe. W stronie czynnej, w języku angielskim, zdanie zawsze rozpoczynasz od podmiotu, od wykonawcy czynności, od osoby, czyli tak zwany subject. Później wstawiasz czasownik, orzeczenie, verb, a później czas na dopełnienie, object. A teraz małe przypomnienie dla zapominalskich, którzy gdzieś tam już zapomnieli, co to jest dopełnienie. Dopełnienie to taka część zdania, która określa orzeczenie, czyli czasownik. Odpowiada na pytania takie jak kogo, czemu, komu, z kim, o kim. Czyli na przykład, kogo spotkałeś? Nauczyciela. I to właśnie słowo nauczyciela jest Twoim dopełnieniem. Czego nie lubisz? Matematyki. Nie lubię matematyki. Matematyki w tym zdaniu to jest właśnie Twoje dopełnienie. Komu dajesz prezent? Daję prezent mamie. Mamie to jest właśnie Twoje dopełnienie. Spójrz teraz na najprostsze zdanie w stronie czynnej. Ola writes emails. Ola to podmiot, wykonawca czynności, subject. Pisze, writes to orzeczenie, verb. Emails to dopełnienie, object. A teraz wyobraź sobie, że musisz powiedzieć, na przykład, maile są pisane przez Olę. I to jest właśnie strona bierna. Coś jest pisane, będzie pisane, zostało napisane, jest teraz w tym momencie pisane, może będzie napisane. To wszystko to właśnie strona bierna. Spójrz teraz na zdanie w stronie biernej. Emails are written by Ola. A teraz na oba zdania. Pierwsze napisane jest w stronie czynnej, a drugie w biernej. Ola writes emails. Emails are written by Ola. Jak więc otworzysz stronę bierną? To słowo, które stało po czasowniku, czyli na przykład emails, przenosisz na pierwsze miejsce. Później wstawiasz czasownik to be, być, w odpowiednim czasie. Następnie wstawiasz trzecią formę czasownika z pierwszego zdania. W pierwszym zdaniu miałam czasownik write i zmieniłam na written. Kolejne słowo by, czyli przez kogo coś zostało zrobione. I jako ostatnie wstawiasz właśnie to słowo, które było podmiotem w pierwszym zdaniu, czyli stało na pierwszym miejscu w zdaniu w stronie czynnej. Jak dobrze zauważyłeś, zamieniamy miejscami słowa w stronie czynnej i biernej.
to, co w stronie czynnej było po czasowniku, wstawiamy na pierwszym miejscu. A to słowo, które rozpoczynało Twoje zdanie w stronie czynnej, przenosimy na miejsce po by. Zanim opowiem Ci o czasowniku to be, zwracam Twoją uwagę na trzecią formę czasownika. Jak ją utworzysz? W bardzo prosty sposób. Do czasowników regularnych dodajesz końcówkę ed, ed. A w nieregularnych bierzesz trzecią formę czasownika z tabeli czasowników nieregularnych i ta forma nazywa się past participle. W opisie filmu, tu pod spodem, znajduje się link, który przekieruje Cię na stronę i tam w zakładce odcinek 8 będziesz mógł pobrać tabelę czasowników. Znajdziesz tam właśnie czasowniki w trzech formach, a także będzie ich tłumaczenie na język polski. No dobrze, zapytasz, ale o co chodzi z tym czasownikiem to be? Powiem Ci, że największy kłopot przy stronie biernej sprawia właśnie forma czasownika to be. Zanim zdecydujesz się wstawić czasownik to be w jakiejś formie, spójrz na zdanie w stronie czynnej, które chcesz zmienić na stronę bierną. Musisz się zastanowić, w jakim ono zostało napisane czasie. W moim przykładzie zastosowałam czas present simple. Ola writes emails. Ola pisze maile. Skoro czasownik writes jest formą czasu present simple, to w zdaniu w stronie biernej użyję właśnie czasownika to be w czasie present simple. Dlatego zdanie to wyglądało w taki sposób. Emails are written by Ola. Jeśli Twoje zdanie w stronie czynnej napisane byłoby w past simple, wtedy czasownik to be będzie w past simple. Jeśli Twoje zdanie w stronie czynnej będzie napisane w past perfect, w stronie biernej musisz użyć past perfect czasownika to be. Present perfect w stronie czynnej, present perfect czasownik to be w stronie biernej. Żeby ułatwić Ci zrozumienie strony biernej, pokażę Ci zdanie Ola writes emails w każdym możliwym czasie. Spójrz. W czasie present simple czasownik to be w stronie biernej będzie miał formę am, is, are i później wstawiasz trzecią formę czasownika. Akurat w moim zdaniu potrzebowałam are. Emails are written by Ola. W present continuous czasownik to be w stronie biernej będzie miał formę am, is, are, being. W moim zdaniu jest akurat are being. Ola is writing emails zmieniłam na emails are being written by Ola. A w present perfect Ola has written emails. Emails have been written by Ola. Najpierw przenosisz dopełnienie na początek. Później wstawiasz czasownik to be w present perfect, czyli have bądź has been, a następnie wstawiasz trzecią formę czasownika. W moim zdaniu użyłam akurat have been. W past simple w stronie biernej użyjesz was albo were i trzeciej formy czasownika. Moje zdanie Ola wrote emails zmieniłam na emails were written by Ola. Użyłam tutaj akurat were written. Past continuous. Musisz pamiętać o being. Tak samo było w present continuous. Najwięcej błędów przy tworzeniu strony biernej jest chyba właśnie przy being. Uczniowie o nim zapominają. A więc w past continuous pamiętaj. Zastosujesz was albo were, being i dopiero trzecią formę czasownika. Spójrz na przykład. Ola was writing emails. Emails were being written by Ola. W past perfect użyjesz had been i trzecią formę czasownika. Ola had written emails. Emails had been written by Ola. A jeśli chodzi o czas przyszły, future simple, w stronie biernej użyjesz will be i trzecią formę czasownika. Ola will write emails zmienisz na emails will be written by Ola. Podstawowe czasy mamy już omówione. Jeśli uważasz, że lekcja ta jest przydatna i umiesz dzięki niej więcej, kliknij łapkę w górę, zostaw komentarz, będzie to dla mnie motywacja, by w dalszym ciągu tworzyć przydatne treści z angielskiego. Omówiliśmy już najważniejsze czasy, a teraz chciałabym w skrócie opowiedzieć Ci o tym, jak wykorzystać czasowniki modalne w stronie biernej. Czasowniki modalne to są takie czasowniki jak na przykład can, must, may, should. Jeśli któryś z tych czasowników będzie w stronie czynnej, na przykład can, to zamieniając zdanie na stronę bierną, użyj tego czasownika i dodaj be.
Dlatego jeżeli było can, to będzie can be w stronie biernej. Gdy w stronie czynnej masz must, w stronie biernej użyj must be. Should, should be. May, maybe. Spójrz zresztą na przykład. Ola can write emails. Zmienimy na emails can be written by Ola. Ola should write emails. Emails should be written by Ola. Zanim przejdziemy do obiecanego quizu sprawdzającego, czy udało Ci się zrozumieć stronę bierną, chciałabym zwrócić Twoją uwagę na słowo by. By użyjesz wtedy, kiedy będziesz chciał podkreślić, że coś zostało zrobione przez kogoś. Jeśli jednak jest to informacja niezbyt istotna, albo na przykład nie chcesz podać, przez kogo coś zostało zrobione, nie musisz dodawać by i wspominać wykonawcy czynności. Na przykład w zdaniu emails were written, maile zostały napisane, koncentrujemy się tu na fakcie, że one zostały napisane, ale przez kogo? Albo nie chcemy tego powiedzieć, albo nie jest to istotna informacja. Dlatego w zdaniu tym nie było by ani wykonawcy czynności. A teraz jeszcze jedna bardzo ważna informacja dotycząca by. Jeśli chcesz powiedzieć przeze mnie, powiedz by me, nie by I. Przez ciebie, by you. By her, to przez nią. By him, przez niego. By us, przez nas. By them, przez nich. W opisie filmu, poza wspomnianą wcześniej tabelą czasowników nieregularnych, znajdziesz także tabelę ze stroną bierną, którą przygotowałam specjalnie dla Ciebie, tak abyś mógł utrwalić sposób tworzenia strony biernej. W tej tabeli znajdziesz potrzebne wzory, które wystarczy zastosować krok po kroku i każde Twoje zdanie będzie poprawnie użyte w stronie biernej. A teraz obiecany krótki quiz, sprawdzający, jak sobie radzisz ze stroną bierną. Spróbuj zamienić następujące zdania ze strony czynnej na stronę bierną. Pierwsze zdanie dla Ciebie, które przygotowałam, to John is making a mistake, czyli John popełnia błąd. Jak zamienisz to zdanie na stronę bierną? A mistake is being made by John. Jeśli zrobiłeś w taki sposób, punkt dla Ciebie. Gratuluję tego, że użyłeś being. Zdanie numer dwa. Tom must finish the project. Czyli Tomek musi skończyć projekt. The project must be finished by Tom. I zdanie numer trzy. The children have eaten the cake. Czyli dzieciaki zjadły ciasto. The cake has been eaten by the children. Gratuluję, jeśli udało Ci się zrobić wszystkie trzy zdania poprawnie. Na dziś to wszystko. Klikajcie łapki w górę, jeśli się podobało. Udostępniajcie ten film, aby jak najwięcej osób mogło nauczyć się strony biernej. Subskrybujcie mój kanał i dobrych słów w komentarzach mi nie żałujcie. Stay tuned. Bye.